Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy otwiera się po remoncie. Inaugurację zaplanowano na 10 października. To taki mały przedsmak tego, co będzie się działo jesienią w COK. Póki co dyrektor tej placówki pytamy o październikowe propozycje. Między 3 a 12 października dekada muzyki organowej. W podobnym terminie, bo oba wydarzenia będą się przeplatały, między 4 a 7 października Dni Kultury Chrześcijańskiej, w ramach których odbędą się dwa fantastyczne, więcej fajnych wydarzeń, ale dwa fantastyczne koncerty Munika, który odbędzie się w Browarze Cieszyńskim, oraz Mietka Szcześniaka w Kościele Jezusowym. To nieodpłatny koncert, na który serdecznie zapraszam. Ten projekt dostał dofinansowanie od Ministra Dziedzictwa i Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także jestem bardzo szczęśliwa, że udało się pozyskać środki na ten festiwal. Tydzień później odbędzie się bardzo fajne, nowe wydarzenie dla miasta, ponieważ mnóstwo turystów zjedzie w tym terminie do Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Będzie to festiwal muzyki z lot fanów Ewy Farnej, Ewa Fest tak zwany. Będzie to 3 dni pełne imprez i fantastycznej zabawy. Na te festiwale do tej pory do Złotoryi przyjeżdżały tysiące fanów Ewy. Przyjadą z całej Polski, z całych Czech i z Słowacji, także będzie się dużo działo. No i zaraz później, tydzień potem, uroczystości państwowe z okazji stulecia, także będzie się bardzo, bardzo dużo działo w październiku. Będziemy mieć bardzo intensywną jesień, w zasadzie w każdy weekend jesteśmy w pracy. Te zajęcia, które tutaj organizujecie, które tutaj się odbywają w Cieszyńskim Ośrodku Kultury, to są i dla młodszych, i dla starszych? Tak, oferta jest bardzo bogata. Grupy są podzielone i wiekowo, i tematycznie, także każdy znajdzie dla siebie coś miłego. Ruszamy też z takim nowym projektem w naszej strefie podziemnej. Będzie to zupełnie coś nowego. Będą to takie wideoblogi, powstaną dwa zespoły muzyczne, które będą ze sobą konkurowały. Będzie to rejestrowane w takiej naszej podziemnej telewizji. Szczegółów jeszcze nie zdradzam, ale to coś nowego. Będzie podziemna telewizja COK? Tak właśnie. Ciągle też współpracujecie z Browarem. Ta współpraca się nie skończyła wraz z waszą przeprowadzką tutaj z powrotem do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. No nie skończyła i nie skończy. Ja myślę, że jesteśmy tak zżyci już przez te 9 miesięcy, symboliczne 9 miesięcy, które przebywaliśmy na terenie Browaru w pomieszczeniach administracyjnych, a również w sali, w której zbudowaliśmy wspólnie scenę COK, na której odbyło się naprawdę bardzo wiele fajnych wydarzeń. Będziemy kontynuować tą współpracę na 100% i tak w najbliższym czasie właśnie odbędzie się tam koncert Muńka, w następnej kolejności after party w całej przestrzeni właściwie, bo i w lodowni, i w przestrzeni dziedzińca, i piwnicy, wydarzenia związane z Ewą Farną. Ona chce pokazać swoim fanom i kapelę góralską, do której będzie mogła się przyłączyć, zaśpiewać. Będzie nasze słynne karaoke w lodowni, gdzie będzie można zaśpiewać tylko i wyłącznie piosenki Ewy Farnej, może z Ewą Farną nawet, także będzie sporo fajnych wydarzeń. Planujemy oczywiście kalendarz wydarzeń, może nie będą już one tak intensywnie odbywały się tak często w Browarze, bo mamy dużo innych rzeczy jeszcze na głowie i pomysłów również, ale stała współpraca na 100% pozostanie. Relacje mamy doskonałe. Zapytałam niedawno, czy za nami tęsknią. Tęsknią bardzo. Gdzie te wszystkie informacje możemy znaleźć o tych imprezach? Na waszej stronie? Tak, oczywiście. Zapraszam na stronę internetową www.domnarodowy.pl, a również naszego Facebooka, Instagrama, wszelkie media społecznościowe, które prowadzimy. Czyli co? Będzie się działo, zapraszamy na te wszystkie imprezy, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, oczywiście serdecznie zapraszam na wszystkie nasze wydarzenia, zapraszam również na zapisy do naszych pracowni, zajęcia popołudniowe w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.